Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie we FNAF World! Jej! Dzisiaj tak... Zero reklamy. XD. Dzisiaj zagramy sobie we FNAF World, bo czemu nie? Czapeczka też, fajna. Jeszcze ze świąt w sumie. I wczoraj... Dostałem od rodziców. I od siostry w sumie. Więc tak jakby będziemy mogli sobie później poopowiadać, co było tutaj najlepsze. Ja tutaj sobie jeszcze ściszę, bo ogłuchnę lada moment. Okej, okay. Jest git. Więc no, zaczynamy. Tak, wiem. Chwila, moment. Jedno pytanie. Wiem, mam już te achievementy. A nie patrzcie się na nie. To jest kwestia mojej gry, które już rozgrywałem jakiś tam czas temu. Dobra, zacznijmy nową. Adventure Fixed Party. Adventure. Może na normalnym, nie zaczynajmy na hard mode. Ja wtedy grałem na hard mode, bo już jakiś tam dłuższy okres czasu grałem, więc jakby no. Chyba nie robimy na początku tych zegarków, co nie? Chyba na drugim zapisie będziemy robić zegarki. Nie chcę mi się ich szukać. Pomimo tego, że pamiętam mniej więcej, gdzie one są. Dobra. YOLO. Gromy w te gamy. Okej. Okay. Chodźmy może po podstawowe chipy tutaj na prawo. Ja nadal pamiętam tą grę. Ja nadal pamiętam, co, gdzie i jak jest. What? Ej, no muszelki mnie atakują. No bycie grą. Zgiń. Mech rab. Mecha krab, XD. Pozdro dla kumaty. Nie dostanę się nigdzie indziej niż tym cheatem, prawda? Znaczy cheatem, no, przejściem przez... No okej, okay, no. YOLO! Lecimy dalej w przygodę. Fajnie by było zrobić zakończenie na nogi Fredbera, czyli że... Będąc z Fredberem, rozmawiamy... O, fuck, rozmawiamy z Fredberem. O, fuck, może być ciężko. Może być ciężko. Halo? Dobrze. Dobrze. Pięknie, kurde, easy. Ile level? Easy peasy. Lemon squeezy. Dobra. Uwielbiam tą nutkę w ogóle. Pamiętam, miał się dzisiaj pojawić odcinek z FNAF-a. Wiem, ankiety wszystkie na to wskazywały, ale problemy techniczne. No, może nie będę się bardzo tłumaczyć. Just problemy techniczne i tyle. No nie mogłem po prostu. No to zagramy sobie na Worlda, wiem. Nie mogłem ani FNAF-a, ani FPS-a. Jaki smutek, bo akurat te dwie gry były najbardziej oceniane i w sumie w te najbardziej chciałem zagrać, no ale... No już trudno. Co to jest? What the fuck? Siano mnie atakuje. Ratunku. Ej no, halo, halo. Panie. Panie, wydupiej pan. Chyba idę za bardzo w przygodę. Dobra, wróćmy się troszkę. Nie, dobra, wróćmy się. Pokonajmy tamtego bossa. Bo to jest podstawowy boss. Będzie nam najprościej go pokonać, że tak powiem. Tu. Pyk. I jedziemy z nim. Cupcake. Fuck. No szybciej, no. No i ma.
Ten Holcztis go dobije, nie wierzę. No i pięknie. Boże, ile level upów. Level upów. Muszę się nauczyć mówić po ludzku. Tutaj są dwa podstawowe chipy. Okej. No na razie musimy je włączyć, bo są jedyne. Ja znam takie ustawienie, że tak powiem, najlepsze chipów, ale nie mam ich. Skąd ja wiedziałem, że dzisiaj mnie dopadną koła z Bendiego? Koła zębaty z Bendiego. Bendy! Odwal się, gramy we FNAF-a, okej? To jest bardziej FNAF niż Bendy, okej? Koniec! Tyle w temacie. Kurde, fajnie by było kiedyś tak zagrać w taką grę. Coś w podobie Chronicle Elevena. Znaczy w podobie Chronicle Elevena, nie żeby przychodzić Chroniki Elevena, tylko takie chodzi Chroniki Mdziaka. Balloon Boy, JJ. Na początku zawsze jest albo JJ, albo Balloon Boy. To jest pierwsza postać, jaką można zrobić, zauważyłem. To się nie zmienia. Zdążyła jeszcze uleczyć. No halo. Bo nas jedzie. Jedzie nas. Halo. Halo. Ej, bo nas JJ dojedzie, no. No nareszcie, halo. Jedziemy w to. O Boże, nie wiem szczerze mówiąc o tym gadać. Nie wiem o czym gadać. Jakby co, wbijajcie na ten, na Discordę i na grupę na Facebooku, bo na Discordzie bardzo ciekawie jest zawsze. Dobra, niechcący to kliknąłem, nie o to mi chodziło. Chciałem się przesunąć w lewo, kliknąłem, dobra, nie ważne. Nie. Straciłem tokeny. No trudno, no bierzemy na razie najgorszego, przyda nam się i taki. O. Kurde no, pajęczaki. Wydupieć. Dobra, lecimy dalej w przygodę, jedziemy na tego. Chopis Woods. Autochipper. Duch. Jedziemy, typa. Już jesteśmy na tyle silni, żeby go pokonać. Tak szczerze mówiąc, nie mam jak tutaj w jakikolwiek sposób tutaj coś komentować, bo w sumie tutaj się nic ciekawego nie dzieje. Bijemy bossa i tyle, no. Co ja mogę się powiedzieć na ten temat? O Boże. Wick. Potrzebujecie... Znaczy... potrzeba 10 sekund, żeby mnie narysować. W sumie jest w tym troszkę racji. Halo, wałki do ciasta mnie atakują. Halo, wałki do ciasta mnie atakują. Halo. Wałki do ciasta, co jest? Kto wymyślał? Dobra, już wiem, kto wymyślał, nieważne.
Ile musiał się ktoś naćpać, żeby wymyślać takie skorki? No siano mnie atakuje, no co jest? Siano szczur? Siano szczury. Co w ogóle? Siano szczury. O Boże. W ogóle bardzo nie spojrzałem się na godzinę. 10:45. Gdzie ja idę? Nie tu się idzie do bossa, tam się idzie do bossa. Wiecie co? Chwilę się z nimi pobawimy, ale chyba będziemy spieprzać. Oni są silni. Za silni. Run. Uciekaj no. No co jest? Poważnie. Z tym może być ciężko. Bo on może nas rozkręcać. Wtedy jesteśmy w totalnej dupie. Więc no tak jakby. Jedziemy do powoli. Powolutku do zwycięstwa. O właśnie. O tym mówiłem. Musimy się śpieszyć, bo żeby nam nie rozkręcił tych postaci. To są główne. Na początek najlepsze postacie. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego JJ'a nie wziąłem, to JJ jest słaby. JJ Balloon Boy. Okej. Mamy złotego chipa. Zarąbiście. Uiii, ile ekstra, o Boże. Ile level upów. O, speed. Idealnie. Speed nam się przyda, żeby troszkę szybciej atakować. Ponieważ nigdy nie masz za dużo Foxy. Coś w tym jest. Nie, tam jeszcze nie idźmy, tam jest za ciężko jeszcze. No koła zębate, no wydupiać! Gilrad! Ha. Taka śmieszna... Jakby to nazwać, gra słów. O, Gilrad. Gil, czyli koło zębate. I rad, czyli szczur. No wydupiaj, panie. Wkurzają mnie te szczury. Włóż to z powrotem do pudełka. O Boże. Chyba nie. Tam jest jeszcze. YOLO. Wydupiaś mnie z drogi, idę po... Okej, nieważne. Idę po to, na co zasługuję. Ej. Typie. Daj mi to wygrać. Bo jeszcze tej kulki nie zdobyłem. Już grałem tyle razy w tą kulkę, ale ja nie pamiętam, ile razy muszę wygrać. Ała. Wygrałem już dobre kilka razy. Pamiętam to akurat. Nie wiem, ile razy muszę w to wygrać. Więc jakby no... Na której ryba idealnie płynie nad tym, no. Sejk. Tu może być moja jedyna szansa teraz na zdobycie tego. Yeah! Na 6 sekund przed czasem. To nie należy do starych.
W sensie, Boże, do przestarzałych, może do, no, do czegoś, co znamy, no. Fountain Foxy. I Lolbit w sumie. Lolbits. Mamy 150 tokenów. Możemy się bawić dalej. O, znowu dwie skrzyneczki. YOLO! No! Okej. Zejdź mi z drogi. Dobra, idziemy tutaj. Wydupiać, typy, Jezu! Co ja wam zrobiłem oprócz zabijania was, no? Chciałem lekko! Chciałem lekko. W ogóle to jest głupie. Formalnie rzecz biorąc, tutaj da się dostać tylko teleportem. Wyjść stąd można tym krzakiem. Głupie jest zrobione, że można tędy też wejść. Tak jakby no... No nie, bez sensu. Fajna jest tutaj nutka. Zwłaszcza tam później. Taka tajemnicza, fajna. Reapery są słabe. Już tworzyłem tyle kombinacji. Ponieważ potrzebuję być dziwniejszym. No, w sumie faktycznie Mangle i jeszcze kurde... Shadow? Nie. Phantom Mangle to już w ogóle dziwot... Dziwadł, może tak. No, idziemy dalej. Tego bossa łatwo nie pokonamy, więc nie będę lepiej zapisać. No, pies mi szczeka, no co za pies. O, właśnie przez to go nie pokonamy. Patrzcie na życie. Ale mamy dwóch leczących. Więc daje radę się wyleczyć. Dobra, wolę bez dżama teraz. No, cupcake'i polecą szybko. Easy. Nic nie mówiłem, że ciężko będzie. Nic nie mówiłem. Naprawdę nic nie mówiłem. To jest dziwne. Mnie interesujące, co to w ogóle ma oznaczać. Shadow Freddy, który tutaj sobie tańczy? Nie wiem, jakby to nawet nazwać. Teraz jesteśmy w tych. Żeby dojść ten trzeba. Kurde, nie to chciałem użyć. No co za pies, no by go gron. What the fuck, czego on szczeka, jeśli nic się nie dzieje? Jeszcze kurde, oczywiście mam pokój od strony, od której on zawsze szczeka. I okno. No nic nie zrobię, nie uduszę go przecież. Będzie szczekał. Sorki. Sorka za to. Ale nic na to nie poradzę. Ten boss powinien być silniejszy, formalnie rzecz biorąc, od tamtego. Jakoś na takiego bardzo nie wygląda. Aizor, what the fuck.
Okay. Why you have to be mad? Ja tam się cieszę, że łatwiej poszło. O. No i tego to mogę. Mamy dodatkowe życie na początek. Świetnie. Cieszę się. Naprawdę nie wiem, jak ja to mam komentować. To jest pierwsza gra, której nie wiem, jak to komentować. Jest jeszcze FNAF, ale we FNAFie bym dużo komentował, gdyby nie fakt tego, że stres mi na to nie pozwala. A tutaj to po prostu nie wiem, co ja mam komentować. Tyle w temacie. Dobra, lecimy teraz tak dookoła tutaj. Tu, do tamtego boksika. To jest krzak, przez który da się przejść. Kolejna skrzynka. Już tak łatwo nas nie zabijesz, bo jak nas rozkręcisz, to i tak mam drugie życie. Więc lecimy! Hook. Pizza wheel. Bite. No, no, no. Easy. Easy peasy lemon squeezy. No, strong. Nie to. Robiąca ci kanapkę. Nightmare chica. No chyba nie. Jamin. Nawet nie wiem, co to znaczy Jamin, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to w ogóle coś znaczy. Czy to nie jest tylko po prostu takie, nie wiem, powiedzonko, takie jak, nie wiem, jak piszesz mech, to nic nie znaczy, tylko to jest takie mech. Ten pies mnie dzisiaj denerwuje. Chciałem mieć spokój przy nagrywaniu. I nie zaznam go. Przez psa! Ach. Nie uda się. Wiedziałem, bo ta ryba za wolno płynęła. No kurde, teraz ta płynie nad nią. Nad perełką. No jak chamsko. Idealnie nad sobą płyną. Z tą samą prędkością. Nie da się tego złapać. No nie! Chciałbym chociaż tą za 10 złapać. Żeby chociaż odzyskać moją kasę. Ja nie złapam nic. Bycie. What? Co się stało? Okej. Okay. Nie pytam się. Po pierwsze, balon boy powinien zniknąć. Po drugie, fakt tego, że ta kulka płynie jakby chciała, a nie mogła. Czyli prawie w ogóle prędkości nie ma. Co się dzieje? Easy. Odrobiłem tamtą dychę. I tą dychę. Jestem 80 do przodu. Ten balon boy powinien zniknąć już wtedy. To po pierwsze i podstawowe. Co się stało, Chica? No. Purple guy się stał. Według większości teorii. O, 50 monetek tam leży. YOLO. I jeszcze był. W momencie, kiedy podszedłem już do Balon Boya, był. Coś mnie zaatakowało i od razu przeskoczyło w Balon Boya.
też były ciekawe. Nie zdążyłem, znaczy zdążyłem kliknąć, ale troszkę było za późno już. Proszę, coś ciekawe. No tak, Balloon Boy, zapomniałem. Zapomniałem, że na początku są takie bardzo OP postacie jak Balloon Boy i JJ. Jedziesz go! Jedziemy dalej. Tutaj mi się już kiedyś udało kupić ten tytanium za 9000. A to jeszcze... To jeszcze na samym początku, to na tym save'ie, teraz ten save, który mam, na którym teraz gram, to był tam inny save i ja tam miałem już prawie wszystkie postacie, prawie wszystkie chipy. Właśnie tam miałem chyba ten tytanium. Więc no, troszkę straciłem, no ale wiecie. Wiecie co, przejdziemy się tutaj, odblokujemy kolejny świat chyba. Co one takie mocne? What the fuck? Żelki mnie atakują. Żelki! Koła zębate z Bendiego. 100 gisiana, what the fuck? To w ogóle. No wydupiać! Dopiero co was zarąbałem. Skąd was tu tyle? Raz, dwa, trzy. Nie ma. Weźcie się. No kurde. Zmutowany kisiel będzie mnie atakować, no. Fuck sake, jak mi zjechały życie. Dlatego tutaj nie chciałam iść, ale nam się nie trafiła walka wtedy. Jakimś cudem, a teraz się ciągle nam trafia. Pewnie nie wejdę tu w spokoju. Dobra, wszedłem w spokoju. Dobrze, czy ja pamiętam trasę? Bo ja już znałem te trasy. Tak. Trzeba było zejść do drugiego świata, więc to nie jest tutaj na pewno. Na 90% to nie jest tutaj. Trzeba było wejść do drugiego świata. O, dobra. Znaczy do drugiego poziomu. Co jest śmieszne i ciekawe? To jest ta sama nutka, tylko spowolniona dwa razy. Albo ileś tam razy ogólnie. I ten trzeci świat to też jest nutka spowolniona jeszcze bardziej. Bo tam jest dum 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 dum, a to jest du 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 du. A w tym trzecim to jest już w ogóle du 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 du. Wiecie. To jest tylko spowolniona nutka. Let's eat! Bardzo z tobą chętnie zjem coś, ale tak jakby... Nie moją dupę. Ech. Ja już te teksty 10 razy czytałem. Jestem chudsza w osobie. To, znaczy Boże, wyższa w osobie. Toler to jest wyższa. Tak? Tol to jest wysoki. Nie wiem, nie znam się na angielskim, możecie mi poprawić. Znowu mnie 100 gisiana atakują. 100 gisiana, kto to wymyślił? Scott! Co ty miałeś w głowie? Ile narkotyków się naćpałeś? Runlock, to nam się przyda później. Jak będziemy mieli też fajny charakter, to będziemy sobie wchodzić w jakieś światy takie, gdzie są ciężkie bossy. Znaczy bossy, no ciężkie postacie do wykonania. Na przykład w te zgliczowane światy. Będziemy po prostu uciekać od tamtych typków, a formalnie rzecz biorąc będziemy tam szukać tylko postaci, bo tam są najciekawsze. Tam jest Shadow Bonnie, Shadow Freddy, chociaż Shadow Freddy nie jest taki dobry, ale jest Shadow Bonnie, tam można Springtrapa spotkać. No, Springtrap jest dobry.
piszcie, czy w następnym odcinku idziemy na przykład, nie wiem, do Halloween. Pograć w te minigierki halloweenowe. W tęcze i inne jakieś. Bo wiecie, tam też można pozdobywać dużo postaci. Z samego FNAF 57 można zdobyć 3 postacie. To nawet OP postacie. Tak się pytam. A spróbujmy je pokonać. Już jeden padł. To dobry znak. To już była ostateczność. W ogóle o czym ja mówię? My mamy dodatkowe życie, a ja leczę tego flędziaka. Co w ogóle? My mamy dodatkowe życie, a ja się zachowuję tak, jakbym miał mi faktycznie zaraz zginąć i miałbym przegrać. Tutaj jest chyba tarcza. Dobrze pamiętam? Tak, tarcza tu jest. Ale tarcza jest dobra. Bardzo się przydaje tarcza. Kupię sobie tą najtańszą, bo tylko na to mnie stać, bo mam czwarte miejsce, więc tak jakby zawsze te 10% obrażeń zabierze. Ze 100 punktów obrażeń zabierze mi już 10, więc tak jakby... O Boże, odbiło mi się śniadanie, przepraszam. Więc tak jakby to nie jest źle. Na mnie serem lejecie. To was powinno się polewać serem i wpieprzać ze smakiem w restauracji. Krabiki. Nie wiem, nigdy nie jadłem. Pewnie nie będę jadł. Kto jadł kraby polane serem, możecie się pochwalić w komentarzach. Jak smakują. Porąbana śmiernica jakaś. W ogóle te brwi. To mi się aż Teddy podobno przypomina. Co w ogóle? Co za brwi? Easy. Porobiona. Przepraszam, że tak sprawdzam tą godzinę, ale nie chcę zrobić zbyt długiego odcinka. Więc pewnie zaraz będziemy kończyć. Nie chcę przesadzić po prostu z odcinkiem. Ja dosłownie wiem, gdzie co i jak znaleźć, więc tak jakby nie dziwcie się, że ja tak łatwo znajduję te miejsca różne. Po prostu już... Troszkę się nagrałem już. No koła zębate z Bendiego, no wydłupia. Panie. Koniec. Nie mam mnie bicie. Koła zębate innym razem, jak wyjdzie czwarty chapter, ok? Wtedy będą koła zębate z Bendiego. Nie teraz. Easy. Endo plus. Because character quota. Quota. Kłoda. Może zbierzmy jeszcze na ten reinforcement. Dobra, nieważne. Nieważne jak to się wymawia, nieważne. O. Bo jak się dyga. Jak im miota, jak szatana. Chodźmy do dwójki i chodźmy do kopalni. Tam najwięcej tokenów można zrobić. Zwłaszcza jak te złote typki nas znajdą. Te złote, nie kurde, kwarcowe. Ja mam głuszę jeszcze. Mój pies znowu zaczyna, świetnie. Świetnie.
No mamy 250. Dobra. Reinforced. Nieważne, nie znam się. No to w tym miejscu zakończymy sobie, no chociaż w sumie dobra, nieważne. Zakończymy sobie dzisiaj nasz odcineczek już. Znaczy dzisiaj. No ogólnie kończymy odcineczek. Chcę tylko jedną rzecz zobaczyć, czy tę kulkę. Dobra, miałem odblokowaną jedną. Jednak. Albo teraz ją odblokowałem. Nie wiem. Nie, miałem ją odblokowaną, dobra, nieważne. Więc do zobaczenia w następnych filmach. Tak mi się zdaje. Jutro będzie FNAF albo FFPS. Jeszcze zobaczę, co będę wolał nagrać. Widziałem, że chcecie FNAFa, więc pewnie FNAF się pojawi. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!